Witam, Patrycjo. Przepraszam, że tak późno odpowiadam, ale po prostu nie zauważyłem nawet, że napisałaś tą swoją datę dopiero przeglądając to dokładnie. Masz dużo wspólnego z lwem i przez to też tutaj przez sytuację, która jest jakby to ci wytłumaczyć, że jesteś bardzo odważną osobą. To trzeba przyznać, że potrafisz wiele i w tej chwili te 2 lata, które są przed tobą, a właściwie nie jestem pewien, czy 2 lata, czy też rok, nie zmarłem. Ten rok powinnaś poświęcić jak najbardziej rehabilitacji swojej. I dokładnie, zaraz ci powiem kiedy. W 17 roku, w maju, od maja, zaczniesz zupełnie inaczej funkcjonować. To już nie będziesz ty. To już będzie inna osoba. I tutaj prosiłbym cię, żebyś wszystko postawiła na tamten czas. A ten czas tylko na zajmowanie się sobą. Przede wszystkim tym, żeby przygotować się do tamtego startu. Od tego momentu, od tego 25 maja 2017 rok, będziesz zupełnie inną osobą. Wspaniałą i przez 30 lat ani razu nie powiesz o tamtych czasach, które były, nazwijmy, były minione. Jeżeli tylko masz tyle sił, tyle w sobie determinacji, a masz, to po prostu nie jest to, że zaraz zobaczymy jeszcze jednym. Niedawno, parę dni temu miałaś przejście przez Słońce, przez Ascendent i w tej chwili faktycznie, że masz to, co wydarzyło się 15 lat temu czy 7 lat temu. To są te sytuacje, które bardzo cię bolą. Ale proszę cię, masz jeszcze ten do tego 17 roku. Możesz wszystko zrobić. Walcz o siebie, a właściwie rok masz na to. Na to, żeby to wszystko razem połączyć. I to, co chcesz, po prostu będzie istniało. W tym, że będziesz zupełnie taką, jak chcesz być. Zupełnie normalny. Bo jesteś normalny, tylko po prostu, wiesz, najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, o co chodzi. I wiedzieć, że mogę. A świadomość czyni naprawdę wielkie rzeczy. Więc do dzieła. Przecież możesz. Przecież jestem więcej niż pewien, że wtedy napiszesz, że jesteś jak byś była na nowo. Powodzenia. Proszę cię, wytrwałości. Wytrwałości twojej doskonałości. A przede wszystkim to, żebyś wiedziała o tym, że naprawdę to tylko ty. Jeszcze raz ty. Masz zwyciężyć z sobą. Nic więcej. A zwyciężysz. A masz na to ogromny zapas siły i w dodatku wiarę. Wiarę w siebie. To jest najważniejsze.
Bo przecież jak się ma ascendent skorpiona, każdy by go chciał mieć. Do przodu. Trzymaj się. Powodzenia. I napisz, ale dopiero wtedy, jak już będziesz. Dobrze? Umawiamy się. Cześć.